Moi drodzy w Chrystusie, przeżywamy kolejną sobotę zawierzenia naszego życia, naszych rodzin, Maryi. A w tym miesiącu maryjnym, ten dzień skupienia, tak go nazwijmy dla tych, którzy są tutaj wiele godzin, jest wokół tematyki nawrócenie i pojednanie w małżeństwie i rodzinie. Przed chwilą słyszeliśmy w Ewangelii scenę z życia apostołów po zmartwychwstaniu Chrystusa. Płynęli w ciemności, byli niespokojni. Ciemność, zwłaszcza na takim wielkim jeziorze, wiąże się z dodatkowym zagrożeniem. Przychodzi Jezus, uspokaja, a gdy chcą Go zabrać do łodzi, okazuje się, że łódź jest już tam, dokąd płynęli. Jezus po raz kolejny uspokaja, ratuje, pomaga. Tak wygląda nasze życie na tej ziemi po Adamie i Ewie. Żyjemy jakby w ciemności. Żyjemy zagrożeni właśnie od Adama i Ewy. Zagrożeni i chorobami, różnymi trudnościami i konfliktami, ale najbardziej zagrożeni grzechem własnym, naszych bliskich czy innych ludzi. Bo grzeszyć to znaczy nie kochać, to znaczy krzywdzić siebie, innych ludzi. Odróżniać dobro od zła to odróżniać to, co nas cieszy, co prowadzi do szczęścia, od tego, co prowadzi do nieszczęścia. Pierwsi ludzie pomylili dobro ze złem, czyli szczęście z nieszczęściem, i zaczęli czynić to, co prowadzi do nieszczęścia, co niszczy ich własne życie i więź z Bogiem, co niszczy małżeństwo, co niszczy rodzinę, co niszczy więzi społeczne. Grzech jest największym, najbardziej drastycznym zagrożeniem dla człowieka. Dlatego Jezus ciągle powtarzał i nam to powtarza w sercach: czuwajcie i nawracajcie się. Chcemy żyć pojednani z Bogiem i z drugim człowiekiem i sami ze sobą, o tym po mszy świętej na auli, ale żeby to było możliwe, i żeby żyć w radości, to najpierw musi być nawrócenie. Bez nawrócenia nie ma ani pojednania, ani radosnego życia. Adam i Ewa pomyśleli sobie, przecenili siebie. Pomyśleli, uwierzyli w to, że sami odróżnią dobro od zła, czyli szczęście od nieszczęścia, drogi błogosławieństwa, dróg przekleństwa, i że będą jak bogowie. Kiedy przeceniamy siebie, nie doceniamy zła, siły grzechu, kończymy tak właśnie jak Adam i Ewa. Poranieni, krzywdzący siebie nawzajem, chowający się przed Bogiem. Tę sytuację po grzechu pierworodnym, tę sytuację zagrożenia i potrzeby nawrócenia tak bardzo wyraziście przedstawia Jezus w przypowieści o kochającym ojcu i o błądzącym, wręcz marnotrawnym synu. Znamy tę przypowieść na pamięć, ale popatrzmy jeszcze w tym aspekcie dzisiejszego, szczególnie przez nas analizowanego tematu nawrócenia, które prowadzi do pojednania. Otóż punkt wyjścia tej przypowieści jest bardzo radosny. Ojciec, symbol samego Boga, dwóch synów, ojciec kochający, wychowujący, gwarantujący radosne życie, w dobrobycie wręcz. Czyli tu jest taki punkt wyjścia jak punkt wyjścia historii ludzkości. Bóg nas stworzył w raju, umieścił w takiej sytuacji, że się żyć chciało, i Adamowi i Ewie, i mogli mieć kawałek nieba na ziemi, właściwie całe niebo na ziemi, gdyby nie zaczęli mieszać dobra ze złem, czyli szczęścia z nieszczęściem, gdyby nie przecenili siebie samych, gdyby nie zaczęli szukać szczęścia bez Boga, wbrew Bogu. Więc w tej przypowieści jest podobnie. Na początku jest sielanka, radość, kawałek nieba na ziemi. Ale ta sielanka się psuje, kiedy młodszy syn staje się pełnoletni, bo ma szalony pomysł na życie, bardzo chory. Mianowicie sobie pomyślał, że wyciągnie od ojca pieniądze, które mu się już formalnie należą, pójdzie daleko od ojca i będzie szczęśliwy po swojemu. On też chciał być szczęśliwy, syn marnotrawny, każdy z nas. Tylko zaczął myśleć o szukaniu szczęścia tam, gdzie można znaleźć tylko nieszczęście. Chciał szukać takiego łatwego szczęścia, na zasadzie łatwe pieniądze wyciągnięte do ojca,
łatwy tryb życia, bez pracy w polu, bez pracy nad swoim charakterem, bez małżeństwa i rodziny, bo to żadna zabawa, tylko na zasadzie właśnie wino, kobiety i śpiew. Więc bardzo naiwny człowiek, no jak Adam i Ewa, przeceniający siebie, wmawiający sobie, że będzie szczęśliwy bez Boga, bez dekalogu, bez małżeństwa i rodziny, bez ofiarnej miłości. Czy nas dziwi ta postawa tego marnotrawnego syna? No nie, no smuci nas, jeśli jesteśmy wrażliwi, ale nas nie zaskakuje, bo to jest jeszcze jeden tak zwany nowoczesny i postępowy człowiek. Kiedy ktoś, zwłaszcza z młodych ludzi, mnie pyta, czy ksiądz Marek się uważa za nowoczesnego, postępowego, mówię, nie, specjalnie tak się, aż się zasłania, mówię, a za co, nie daj Boże? A co ksiądz Marek tak dziwnie reaguje? Mówię, jak to dziwnie? Ja chcę być mądry i szczęśliwy, a nie postępowy i nowoczesny, czyli głupi i nieszczęśliwy. Trzeba tak twardo mówić niektórym ludziom. I nieraz mi pytają, a to nowoczesny i postępowy nie może być mądry i szczęśliwy? Ja mówię, teoretycznie może, ale ja nigdy nie spotkałem jeszcze takiego człowieka, który się uznaje za nowoczesnego, postępowego i żeby był mądry i szczęśliwy. Wszyscy, którzy się uważają za nowoczesnych, postępowych, są głupi i nieszczęśliwi. Przynajmniej ja innych nie spotkałem. Powtarzałem najgłupsze, najstarsze mito od Adama i Ewy, że sami odróżnią dobro od zła, czyli powtórzmy szczęście od nieszczęścia, iż będą jak bogowie. Więc nie dziwi nas postawa tego młodszego syna. To jeden z nas, jeden z XXI wieku. Już 2000 lat temu Pan Jezus opowiadał o kimś bardzo podobnym do współczesnych ludzi. Szukał ten młody człowiek szczęścia tam, gdzie szczęścia znaleźć nie można. Gdzie istnieje tylko nieszczęście. Ale początki tego nieszczęścia są miłe. Wino, kobiety i śpiew. Co nas może natomiast zdziwić w tym punkcie wyjścia tej historii, która jest przecież naszą historią, postawa ojca. Bo przynajmniej w punkcie wyjścia można mieć taką wątpliwość, czy czasem ojciec nie puszcza lekkomyślnie syna. Aż chciałby się podpowiedzieć Panu Jezusowi, żeby poprawił tą przypowieść, tak z uśmiechem, i żeby ojciec spróbował zawalczyć o tego młodszego syna, żeby spróbował go nie puścić. Chciałby się powiedzieć, ojcze, no widzisz, ten swój syn jest nowoczesny i postępowy, czyli powtórzmy głupi i nieszczęśliwy, że próbuje szukać szczęścia tam, gdzie go nie znajdzie, bez ciebie, bez sumienia, bez norm moralnych, bez małżeństwa, rodziny. Spróbuj go zatrzymać. Otóż ojciec zrobił wszystko, żeby zatrzymać syna. Wszystko. Ktoś pyta, a co robił? Kochał. Kochał. A jeżeli kochamy, to robimy absolutnie wszystko, żeby zatrzymać przy nas, przy Bogu, przy świętości, przy radości życia, przy wierności zobowiązaniom podjętym, żeby zatrzymać nas samych i naszych bliskich, jeśli kochamy. Bo nic większego niż miłość nie ma. Mówimy o pełnoletnich, bo kiedy chodzi o dzieci i młodzież, to jeśli są bardzo naiwne, to możemy je kontrolować jeszcze, możemy czegoś zakazać. Mamy władzę rodzicielską, możemy wezwać policję, jak 15-latek czy 17-latek o 21 nie wraca do domu, jeśli tak, wyznaczymy mu godzinę. Więc przy niepełnoletnich mamy jeszcze różne formy nacisku, wręcz jesteśmy zobowiązani do tego. Ale gdy chodzi o pełnoletnich, a tutaj jesteśmy pełnoletni głównie i nasi bliscy pełnoletni, to tylko już pozostaje miłość. Jeżeli mąż, żona kochają, współmałżonka, rodzic kocha dziecko, czy kochamy rodzeństwo, czy rodziców i ten ktoś bliski nie reaguje na naszą miłość, to jesteśmy bezradni. Więc ojciec zrobił wszystko, by syn został, bo ojciec kochał. Ktoś powie, no a skąd ksiądz Marek tak jest pewien, że ojciec kochał tego syna marnotrawnego? Nawet jeśli kochał, to może ten syn tego nie widział, nie był pewien, może myślał subiektywnie, no ale myślał, że ojciec kocha bardziej tego starszego syna, czy że ten młodszy czuł się czasami niezrozumiany przez ojca albo skrzywdzony, przynajmniej subiektywnie. Otóż ojciec kochał syna, a syn świetnie o tym wiedział. A skąd, z czego to wynika? No z zachowania syna. Otóż kiedy ktoś z nas chce odejść od Boga, od bliskich, od małżeństwa, od rodziny, albo ktoś z kapłanów od kapłaństwa, to wtedy ten, kto chce odejść, to zaczyna szukać szczęścia tam, gdzie go nie ma, szuka pretekstu choćby, by w cudzysłowie usprawiedliwić odejście. Bo nie jest łatwo tak odejść, powiedzieć, a ja po prostu odchodzę,
Jestem głupi, naiwny, poszukam szczęścia tam, gdzie go nie można znaleźć, będę grzeszył, będę krzywdził siebie, ciebie. No nie, no nawet człowiek w głębokim kryzysie tak raczej nie powie. Tak postępuje, ale tak nie powie raczej i nie ma tej świadomości. Przeciwnie, szuka usprawiedliwienia dla tego, co robi. Jakaś kobieta powiedziała, proszę księdza, kiedy mój syn miał 16 lat, powiedział i mnie, i mojemu mężowi, że odchodzi od nas. No ja byłam w szoku. Widziałam już jakieś znaki kryzysu tego syna, ale nie wiedziałam, że aż taki kryzys. I powiedział mój syn, mamo, tato, odchodzę od was, bo wy mnie nie kochacie. Szukał pretekstu. Się okazało, że był już narkomanem, ale rodzice dopiero teraz to odkryli po tej rozmowie i w najbliższych dniach. Więc powiedział, odchodzę, bo wy mnie nie kochacie. A ta kobieta powiedziała, synu, ja cię kocham nad życia, trzeba to życie za ciebie oddam. Akurat, mamo, a pamiętasz, jak miałem 5 lat, przyszłaś odebrać mnie z przedszkola i upomniałaś mnie przy dwóch kolegach. Tyś mnie wtedy poniżyła, ty mnie nie kochasz. No śmieszny pretekst, nawet nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać z takiego, w cudzysłowie, usprawiedliwienia odejścia, ale nawet 16-letniemu, jak się okazało, już prymitywnemu, wulgarnemu już narkomanowi nie było łatwo powiedzieć, mamo, tato, mam was w nosie, odchodzę. Więc każdy nawet w głębokim kryzysie, kiedy odchodzi i od Boga, i od nas, i od swoich zobowiązań, i od wolności, od czystości, od świętości, to szuka pretekstu. I ten syn marnotrawny też chciałby znaleźć pretekst, by odejść. Łatwiej by było przyjść do ojca, być ojcze, dawaj mi część majątku, co mi się już należy, ja sobie pójdę daleko od ciebie, ale nie dziw się. Pamiętasz, tam wtedy mnie nie zrozumiałeś, wtedy mnie skrzywdziłeś, więc się nie dziw. Chciałby syn marnotrawny coś ojcu zarzucić. Łatwiej byłoby odejść. Nie ma nic do zarzucenia. Bo gdyby miał, to by chętnie to zrobił. Nawet jakiś pretekst by znalazł. Nic przeciwko ojcu nie znalazł. A mimo to przyszedł, powiedział, dawaj pieniądze, stary, najlepiej jakbyś umarł, ale szkoda, ale jeszcze żyjesz, no to muszę cię prosić. Tak to bym sobie z bratem podzielił cały majątek. Ale dla mnie jesteś trupem, tylko się liczą twoje pieniądze i odchodzę. Jest okrutny ten młodszy syn. Nie ma, powtórzę ojcu, nic do zarzucenia i tak odchodzi. Jak ktoś powie, no to niechby ten ojciec mimo to jeszcze zawalczył o syna, niechby coś do tej miłości dołożył, na przykład prośby czy groźby. Niechby padł na kolana i błagał syna, synu, no nie odchodź, jak odejdziesz, ja może zawał serca dostanę, nie dospał po nocach, będę się czuł poniżony przed całym światem. Albo gdyby to nie zadziałało, niechby groźbą, synu, jak odejdziesz, to już do mnie wrócić nie możesz. Jak stracisz majątek, to będziesz żył w nędzy, ja ci już nie pomogę, weź to pod uwagę. Otóż dobrze, że wręcz dobrze, że ojciec nie próbuje zatrzymać syna prośbą czy groźbą, bo by tylko pogorszył wszystko. Bo do miłości, przynajmniej wobec ludzi dorosłych, nie da się już nic dołożyć. Bo jeśli ktoś z naszych bliskich nie reaguje na miłość, to tym bardziej nie zareaguje na prośby i groźby. To jest oczywiste. Wtedy, gdybyśmy dokładali prośby i groźby, to ten błądzący odwróci kota ogonem i powiedziałby ten syn marnotrawny do mnie, księże Marku, ja odchodzę od ojca, ale niech się ksiądz nie dziwi, bo ojciec nie szanuje samego siebie. Padł przede mną na kolana, przecież ja nie jestem Bogiem. Padł na kolana, błagał mnie, no co to za ojciec? Więc syn by odwrócił kota ogonem i by troskę ojca o tego syna aż błagalną potraktował jako słabość. Albo powiedziałby mi ten syn marnotrawny, proszę księdza, odchodzę od ojca, no bo ojciec jest terrorysta, bo mnie straszy, że mnie wyklnie, że przestanie kochać. Jak zmarnotrawię majątek i siebie, no to ksiądz by był przy terroryście. Niech się ksiądz nie dziwi, że odchodzę. Więc kiedy Bóg nam okazuje miłość, kiedy bliscy nam okazują miłość, kiedy my okazujemy bliskim naszą miłość i ktoś z nas dorosłych mimo to odchodzi na złą drogę, jesteśmy bezradni i można powiedzieć po ludzku Bóg jest bezradny. Ktoś powie, księże Marku, no przecież Bóg jest wszechmocny. Tak, ale Bóg jest najpierw miłością i używa swej wszechmocy na sposób tego, kto kocha. Bóg mógłby każdego, kto zaczyna grzeszyć, mógłby sparaliżować, mógłby zastraszyć, tak, że ten ktoś by padł krzyżem, leżał, mógłby przywiązać z uśmiechem do kaloryfera swoimi więzami tam jakimiś metalowymi, nie do zerwania, tylko że wtedy my byśmy i tak byli grzesznikami i jeszcze byśmy bardziej przeklinali Boga i Bożych ludzi, więc do dobra się nie da zmusić. Ten, kto kocha, stosuje największą siłę, jaka jest w relacjach między osobami, miłość.
Jeżeli ktoś tutaj kpi z miłości, to nawet Bóg jest bezradny. My sami to doświadczamy, kiedy nieraz mąż kocha żonę, czy żona męża, czy rodzic syna, córkę i ten ktoś kochany straszliwie błądzi i kpi sobie z naszej miłości. Wiem, jak jesteśmy wtedy bezradni. I co się dzieje, kiedy syn, mimo że jest kochany przez ojca, mimo że ojcu nie ma nic do zarzucenia, odchodzi, zaczyna fatalne, grzeszne życie, na początku przyjemne, jak każde zło jest na początku przyjemne, na początku jest przyjemnie upijać się, hazardować, wagarować, współżyć, oglądać pornografię, bić, kłamać, znęcać się, żyć kosztem innych. To są różne sytuacje, moralnie różne, w zależności od stopnia wolności, świadomości. Ale wspólne jest to, że prowadzi to wszystko do piekła na ziemi, ale na początku jest miłe, na samym początku. Więc ten syn marnotrawny na początku ma miły styl życia, zabawa, na zasadzie rób to, co chce ta, a potem przychodzą konsekwencje. Synowi się żyć odechciewa. Ląduje w chlewie, głodzie, poniżeniu, osamotnieniu. I co robią ludzie tej ziemi, kiedy nasi bliscy wpadają na skutek kryzysu, odejścia od Boga, od nas, od miłości, wpadają w takie kryzysy i w takie straszne sytuacje? No zwykle my się kierujemy uczuciami i to jest fatalne. Bo miłość to nie uczucie. Wtedy my sami, my opuszczeni przez tych, których kochamy, my obserwujący ich dramaty, ich straszne grzechy czy uzależnienia, my wpadamy w kryzys. Bo właśnie zamiast miłością kierujemy się uczuciami. I u kobiet zwykle wygrywa takie coś jak współczucie, jak przerażenie, ojoj, co się dzieje z tym moim bliskim, trzeba koniecznie pomóc. I kobiety wpadają, zwykle kobiety, częściej niż mężczyźni, wpadają w naiwność. Na przykład wobec męża, ojca, brata czy syna, ale zwłaszcza wobec męża czy syna, a chyba najbardziej wobec syna. I ktoś tam mi mówi z kobiet, no tysiąc, ale przytaczam jedną wypowiedź. Proszę księdza, no mój, powiedzmy, syn, no strasznie tam błądzisz, nie dowyliczał tych rzeczy, no ale cierpi, to ja muszę tam go ratować, spłacać jego długi, odwiedzać w więzieniu, zawozić tam kawę, czekoladę i coś tam, bo inni więźniowie są wtedy dla niego milsi i tak dalej. Tylko przykład, no jak mnie pobije, no przecież nie da zgłaszać na policję, no to mój własny syn. Więc u kobiet, jeśli się kierują uczuciami w tych skrajnie trudnych sytuacjach, to są naiwne i pobłażają błądzącemu, a u mężczyzn, jeśli się kierują uczuciami, zwykle dominuje rozczarowanie tą osobą, która odeszła, grzeszy i stajemy się my mężczyźni wtedy okrutni. I powiedzmy tak, i ojciec mówi do syna czy córki, zhańbiłeś rodzinę, straciłeś pieniądze, zakpiłeś z nas rodziców, gin marnie. Już. Nawet jakbyś się zmienił, nie masz prawa powrotu. Często jest tak na przemian, że na przykład rodzice wobec dzieciaka dorastającego czy dorosłego, który jest w strasznym kryzysie, to są naiwni, dostają jeszcze większe ciosy, wtedy stają się okrutni, potem aż przesadnie ostrzy, żałują tego, znowu stają się naiwni i tak można do śmierci. To jest naprawdę piekło na ziemi. A co robi ojciec w przypowieści Jezusa? Nie kieruje się uczuciami. Jest za mądry. Kieruje się miłością, powtórzę, to nie to samo. Miłość jest postawą, a nie uczuciem. Uczucia towarzyszą miłości, ale nie są istotą miłości. Kto kocha, nie kieruje się miłością, nie kieruje się uczuciami. Zakochany się kieruje uczuciami, dlatego może robić strasznie głupie rzeczy. Natomiast ten, kto kocha, nie kieruje się uczuciami. Przeżywa uczucia niesłychanie silne, na przykład lęku, bólu, że mój bliski błądzi i sam cierpi. Ale się nie kieruje uczuciami. Kieruje się naśladowaniem Jezusa. A Jezus jest miłością, a nie uczuciem. Otóż co robi ojciec w przypowieści Jezusa, który się nie kieruje uczuciami, kocha nadal syna marnotrawnego, także wtedy, kiedy ten syn tak strasznie zakpił z tego ojca, z jego miłości, z jego troski o syna, z wychowania, które dał synowi. I tak kocha syna, ale mądrze. Na czym polega mądrość? Na tym, że po pierwsze kocha nadal, daje znaki, że kocha. Dzisiaj by wysyłał SMS-a raz na miesiąc. Synu, kocham cię dalej, możesz wrócić. Jeśli się nawrócisz, urządzę ci święto. Wtedy nie było SMS-u, więc wychodził na drogę. Mówił znajomym, powiedzcie synowi, że go kocham, że wychodzę na drogę, że wiem, gdzie jest, informuję się o jego losie, no bo jest środkiem mojego serca. Więc kocha, daje znaki, że kocha, no z daleka, bo z bliska się trudno dać znaki komuś, kto nas bije, okłamuje, dręczy i tak dalej. Więc kocha dalej, daje
te dyskretne znaki, że kocha, ale nie idzie do syna. Ale nie idzie do syna także wtedy, kiedy syn jest już w obliczu śmierci. Kiedy jest w nędzy, osamotnieniu, biedzie, w obliczu rozpaczy. Dlaczego nie idzie do syna? I tu, no tu jest cała tajemnica mądrości Boga wobec nas, grzeszników. Mianowicie Bóg wie to, o czym my może czasami nie wiemy, czy wcale nie wiemy, na razie, no teraz już będziemy wiedzieć. Otóż Bóg wie, że kiedy ktoś z nas ludzi jest w strasznie głębokim kryzysie, czy to uzależnienia, czy jakieś zniewolenia grzechami, czy podłość, cynizm, egoizm skrajny, czy wszystko naraz czasami bywa. W każdym razie, kiedy ktoś jest w bardzo głębokim kryzysie, nie reaguje już na nasze cierpienie, nie reaguje już na naszą miłość, nas bliskich, nie reaguje na cierpienie i miłość Boga. Kpi sobie, jak mówimy, o Bóg ciebie nadal kocha i nie przestanie kochać, Jezus cierpi z tobą, to sobie kpi w tej czy innej formie. Więc ktoś w bardzo głębokim kryzysie traci już wrażliwość na, powtórzę, na naszą miłość i na nasze cierpienie. I jest już tylko jedno, na co jeszcze ma wrażliwość. Własne cierpienie. Własne. I dlatego cierpienie własne, nie nasze, my cierpimy nieskończenie bardziej, bo kochamy, kiedy ktoś bliski błądzi i cierpi. Ale to nie ma dlatego błądzącego na razie znaczenia. Natomiast własne cierpienie, tak, dociera nawet do strasznie błądzącego w strasznym kryzysie. To jest jedyna rzecz, z której sobie nie kpi. Powtórzę, z naszej miłości i z naszego cierpienia sobie kpi. Z miłości cierpienia Boga sobie kpi. Ktoś w głębokim kryzysie, ale z własnego cierpienia sobie nie kpi. Własne cierpienie jest ostatnią deską ratunku dla błądzącego. I dlatego ojciec nie idzie do syna, żeby mu nie zabierać ostatniej deski ratunku, żeby mu nie zabierać cierpienia, które syn sobie zsyła. Bóg wie, że kiedy bardzo błądzimy i grzeszymy, nie jest największym dramatem to, że cierpimy, tylko że grzeszymy. Bo jeżeli będziemy grzeszyć czy trwać w nałogach i nie będziemy cierpieć, bo będziemy cwani i cierpieć będą nasi bliscy, to my będziemy błądzić, aż umrzemy. A jeżeli sami wreszcie zaczniemy cierpieć, bo bliscy zmądrzeją, zaczną się od Boga uczyć mądrej miłości, nie tylko wiernej, ofiarnej, ale mądrej, i zostawią nam konsekwencje naszych błędów, będziemy cierpieć, to możemy wtedy się ocalić. Więc dla błądzącego jego czy jej własne cierpienie, własne, jest ostatnią deską ratunku. Już innej nie ma. Pierwszą deską ratunku jest miłość Boga do nas i prawda Boga o nas. I jeżeli od dzieciństwa wrastamy w mądrości, miłości u Boga i u ludzi, no to prawie nie widzimy, że potrzebujemy ratunku. To jest ratunek. Bóg nas ratuje przez to, że nas prowadzi drogą świętości, a my się dajemy tą drogą prowadzić. Tak jak Maryja. Natomiast jeżeli nie korzystamy z miłości i mądrości Boga, zaczynamy dręczyć siebie i innych i bardzo błądzić, to zostaje już tylko druga, ostatnia deska ratunku. Nasze własne cierpienie. Trzeciej deski ratunku już nie ma. Ojciec więc nie idzie do syna nie dlatego, że nie kocha, tylko dlatego, że kocha mądrze. Ojciec wie, że gdyby poszedł do syna, zanim się syn nawróci, zanim powie sobie prawdę, zaniósłby mu jedzenie, ubranie, pieniądze, syn by się może nawet wzruszył na początku, powiedziałby: o tato, no teraz to już jestem pewien, że mnie kochasz. Mówili mi znajomi, że wychodzisz na drogę, że jesteś gotów mnie przyjąć, ale ja nie wierzyłem w to. A teraz no to jestem pewien, że kochasz. Przyszedłeś, przyniosłeś osobiście tyle pieniędzy, tyle jedzenia, ubrania. No to a to teraz to już jestem zachwycony, wracam z tobą. I ruszyłby w kierunku domu z tatą na początku. A potem by powiedział po paru minutach: tato, to ty idź dalej w kierunku domu, ja cię dogonię, jestem młodszy. Tylko pójdę się pożegnać z kolegami. No wypada, przecież mnie dobrze wychowałeś. I poszedłby współżyć z nierządnicami, pić, ćpać, robić inne straszne rzeczy za pieniądze ojca. Bo swoich już nie miał. Ale ojca teraz by dostał i mógł tym razem błądzić aż tak długo, aż by umarł. Więc ojciec nie robi takich błędów. Wie, powtórzę, że dla bardzo grzeszącego, dla człowieka w wielkim kryzysie, tylko własne cierpienie może otworzyć oczy. No i syn marnotrawny, korzystając z mądrej miłości ojca, z tego, że ojciec kocha, ale nie próbuje pomagać, dopóki syn się nie zmieni. Syn na skutek cierpienia mówi sobie prawdę, odkłamuje się. Zaczyna się początek nawrócenia.
mówi sobie pełną prawdę. U ojca było mi, mają co jeść nawet najemnice, ja tu z głodu ginę, więc zaczął patrzeć realistycznie na życie. I, ale to mało, to jest dopiero punkt wyjścia, ale zaczął patrzeć też realistycznie na siebie. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Ojcu. Nie jestem już godzien zwać się synem, więc powiedział sobie prawdę o sobie, nie tylko o warunkach, w jakich żyję, o sobie. Byłem głupi, nowoczesny i postępowy, czyli głupi, nieszczęśliwy. Szukałem szczęścia tam, gdzie tylko nie można znaleźć. Zadawałem się z tymi, którzy nie kochali, wykorzystali mnie i zostawili, a Ojciec kocha. To wracam do Ojca. Podejmuję ten wysiłek powrotu, czyli uznaję prawdę o sobie, uznaję to, że był cały czas kochany przez Boga i Ojca jednocześnie w tej przypowieści i że związał się z tymi, którzy nie kochają, sam nie kochał i teraz ma do wyboru albo umrzeć, albo wrócić do tego, kto kocha i wraca. Jak wiemy, ojciec mu nawet nie pozwala się wyspowiadać, bo już wie, że się syn po drodze wyspowiadał. Podnosi go natychmiast z kolan, rzuca mu się na szyję z czułością i nawet słowem nie wypomina synowi przeszłości. Nawet słowem. My ludzie nie jesteśmy aż tak niezwykli. Jeżeli ktoś nawet się przepięknie nawróci, stanie się świętym, to żona czy mąż, syn, córka, mama, tata, brat, siostra wcześniej czy później wypowiedzą, wypomną przeszłość. Bóg nie. Nigdy ani słowem. Jeśli się nawracam, jeżeli tu i teraz zaczynam kochać, tak jak syn powracający, niemarnotrawny, Bóg mi natychmiast urządza święto. Nie powie nawet zdaniem o mojej przeszłości i nie powie nawet jednym zdaniem o tym, jak cierpiał z mojego powodu. Od razu święto. I kiedy się tak nawracamy, kiedy pomagamy bliskim się tak nawracać, nie przeszkadzając im cierpieć, kiedy sami błądzą, no to Bóg nam urządza święto niesłychane, niewyobrażalne. Jest tak miłosiernie kochający i nie wypominający żadnej przeszłości. Ale jeśli się nawracamy, urządza nam święto, ale ani sekundy wcześniej. Ojciec nie poszedł do syna mówić, przebaczam ci, czekał w swej mądrości, a syn wróci gotowy do przyjęcia przebaczenia. Po obiedzie będziemy patrzeć na to, jak się pojednać z Bogiem, z drugim człowiekiem, samym sobą i z drugim człowiekiem. I wtedy, kiedy to ja krzywdziłem ciebie, albo wtedy, kiedy ty krzywdziłeś, czy nadal krzywdzisz mnie. Da się w sposób mądry postępować i wtedy, w tych trudnych sytuacjach, ale o tym po obiedzie. A teraz módlmy się przez pośrednictwo Marii, jedynej bez grzechu, jedynej, która nie potrzebowała nawrócenia, abyśmy się nawracali nie tylko z grzechów, ale także z naiwności na przykład naszej wobec tych, którzy grzeszą, abyśmy wchodzili na drogę mądrej miłości, abyśmy dawali szansę Bogu, by nam urządzał święto nawrócenia i pojednania. Amen.